Oficjalnie wszystko zaczęło się dawno, dawno temu, kiedy pojawiłem się w świecie Terrarii pod postacią Dimo. Po wybudowaniu prowizorycznej chatki, w której często miewałem gości, wszyscy postanowili u mnie zamieszkać. Zdecydowałem wybrać się w jaskinię w poszukiwaniu surowców, które umożliwią mi przetrwanie w tym dziwnym świecie, ale również patrzyłem przez pryzmat śmierci, przez co zdarzało mi się umierać w miejscach takich jak dżungla. Podczas tego występu spotkało mnie wiele zaskakujących rzeczy. Ujrzałem również krwawy księżyc, który nie był mi na rękę i wreszcie postanowiłem wybudować coś godnego nazwania domem. Udało mi się to bardzo i z wrażenia wybrałem się na szkarłatą, zakażoną przestrzeń, w której zdarzyło mi się spotkać wielki mózg z latającymi oczami, który w mig pochłonął szczątki mojego ciała, przez co byłem zmuszony bojować się tylko z gigantyczną gałką moczną. Dałem jednak za wygraną i toczyłem ponowny bój z latającym mózgiem, aż wreszcie z nim wygrałem i postanowiłem zaatakować pszczeli uli, to bardzo rozłościło królową pszczół, z którą również byłem zmuszony walczyć i po pokonaniu jej postanowiłem zwiedzać latające wyspy. W międzyczasie spadało mnóstwo meteorytów i udało mi się znaleźć ich kilka zaraz po pokonaniu inwazji golinów, które najwyraźniej nie pałały do mnie sympatią. Po tym zdarzeniu widocznie stęskniłem się za mózgiem z oczami, dlatego w wolnym czasie postanowiłem na chwilę wstąpić do jego mieszkania i zaraz potem postanowiłem wyruszyć na poszukiwania. Przy tym znalazłem dziwny budynek z czerwonych cegieł, w którym tkwiły schody prowadzące do podziemnych korytarzy, który był strzeżony przez jakiegoś starca, a w nocy przy rozmowie z nim zostałem zaatakowany przez gigantyczną czaszkę z rękoma, jednak nie tylko udało mi się ujść z życiem, ale również ją zmierzyłem. Wstąpiłem więc do lochów, z których najwyraźniej chodzące zwłoki strażniku próbowały mnie wygonić, jednak przy drodze ucieczki zagarnąłem trochę skarbów i wróciłem do domu. Podróżowanie mi się znudziło i postanowiłem zrobić sobie farmę, ale zaraz potem odechciało mi się tego i zacząłem kopać centralnie pod swoim domem głęboką dziurę. Po znalezieniu piekła postanowiłem przez jakiś czas nie zwiedzać go, a zamiast tego rozpocząłem walkę z królem żyjącego szlamu, który szczerze powiedziawszy nie był godnym mnie przeciwnikiem. Piekło okazało się być bardzo fajne, a wycieczka po nim bardzo udana i udało mi się wyciągnąć z niej mnóstwo surowca zwanego Hearthstone'em i po powrocie do mojego domku stworzyłem legendarny miecz zwany Ostrzem Mroku, zrobiony z czterech innych mieczy. Po jego zdobyciu ześwirowałem i jako pętany zdobywałem niesamowite ilości surowca w piekle, przez co zdenerwowałem zamieszkującego tam króla, który okazał się być przerażająco wielką ścianą z mięsa z oczami strzelającymi laserem. Pokonałem go, choć nie przyszło mi to łatwo, ale wynagrodzenie było tak obfite, że zapomniałem o samej walce. Tak, no i co było dalej? Już wam mówię. W świecie, po którym stąpałem, wszystko zaczęło się zmieniać. I po zauważeniu wielu zmian postanowiłem okazjonalnie zrobić sobie wycieczkę po jaskiniach, po czym dostrzegłem nowe ciekawe rudy. Zacząłem je zbierać i udało mi się wytworzyć z nich wiele ciekawych narzędzi i broni. Zdobyłem dziwny przedmiot, udało mi się go w jakiś sposób użyć i dzięki temu miałem okazję zmierzyć się z olbrzymią mechaniczną dżdżownicą czy coś w tym rodzaju. Po pokonaniu go postanowiłem zrobić coś szalonego i obok mojego domku porozsiewałem sobie nasiona świecących grzybów i spotkałem dziwną istotę, która najwyraźniej nie była człowiekiem, jednak sprzedawała zadziwiające przedmioty. Spotkałem również przyjaciela mechanicznej dżdżownicy, który okazał się być wielką mechaniczną czaszką z wielkimi mechanicznymi rękami. Jakimś cudem spotkałem dwóch takich, przez co nie miałem z nimi najmniejszych szans, ale potem przygotowany ponownie zmierzyłem się z tym przeciwnikiem i udało mi się go pokonać. Pokonałem również dwoje bliźniaczych oczy, które również nie były łatwym przeciwnikiem, ale zwyciężyłem. Zmian w moim świecie było tak dużo, że postanowiłem wybrać się do dżungli, w której spotkałem nową zieloną rudę, która posłużyła mi się bardzo i z niej zrobiłem sobie zbroję. Później udałem się na latającą wyspę, w której zmierzyłem się z wywerną i dzięki tej walce stworzyłem sobie skrzydła, dzięki którym mogłem fruwać. Zaraz potem zaatakowała mnie armia piratów, jednak i z nimi udało mi się wygrać, a po walce przyszedł jeden z nich, który postanowił być moim sprzymierzeńcem. Postanowiłem na jakiś czas dać sobie spokój z podróżami i robiłem remont domu. Po tym czasie w dżungli spotkałem dziwną roślinę, która przemieniła się w przerażającego potwora i musiałem z nią walczyć. Nie była łatwym przeciwnikiem i w nagrodę otrzymałem broń i dziwny klucz. Zaczynało być coraz zimniej, aż w końcu spadł pierwszy śnieg, więc zmierzyłem się z bałwanami, które miały karabiny. Oczywiście z nimi zwyciężyłem i dzięki temu przybył do mnie święty Mikołaj, a po tym wydarzeniu postanowiłem odwiedzić lochy. Wydawały się być opuszczone, dlatego postanowiłem do nich wstąpić i okazało się, że w nich pojawiły się bardziej przerażające i znacznie silniejsze istoty od tych poprzedników, przez co dużo razy poległem, ale ostatecznie wyszło to na dobre, ponieważ zyskałem wiele broni i przydatnych mi przedmiotów, więc wróciłem do domu. Po jakimś czasie pojawiło się dziwne zjawisko zwane zaćmieniem słońca i znikąd zaczęły pojawiać się stworzenia takie jak wampiry czy żniwiarze, więc potem postanowiłem wyruszyć w poszukiwania i dotarłem do dziwnego pokoju w dżungli. Klucz, który akurat zdobyłem przy walce z władcą natury, idealnie pasował do drzwi i tam czekały dziwne jaszczury, które próbowały mnie zabić. Ostatecznie to jak zabiłem i spotkałem dziwne pomieszczenie, w którym nie wiadomo skąd pojawiła się istota podobna do cyborga, lecz wyglądało mi to bardziej na magię i prawdopodobnie był to stróż tych dżunglowych lochów. Po zwycięstwie wróciłem do domu, stworzyłem tajemniczy dniowy medalion, który przemienił mój księżyc w bardziej dniową wersję i musiałem zmierzyć się z przeciwnikami, którzy właśnie wtedy zaczęli się pojawiać. Długo z nimi walczyłem, zdobyłem wiele zaskakujących przedmiotów i zdobyłem dziwny prezent, który właśnie przywoływał podobną rzecz do poprzedniej, tylko że księżyc zapadł mroźną wersję i przeciwnicy byli bardziej świąteczni. Po tych wydarzeniach urządziłem turniej, w którym zmierzyłem się ponownie ze wszystkimi wcześniej największymi wrogami i zaraz potem przywitało mnie zaćmienie, w którym również zdobyłem wiele przydatnych rzeczy. Po raz kolejny wybrałem się do starych lochów i zacząłem polować na paladyna, zamieszkującego tamte tereny. Znalazłem sposób na przedostanie się do innego alternatywnego świata w Terrarii i to umożliwiło mi zmierzenie się z najpotężniejszą czaszką ochraniającą lochy ze względu na niechcianych gości przed pokonaniem jego słabszego przyjaciela. Moim celem było odkrycie tajemnicy dziwnego świata, który tutaj mnie otaczał i myślę, że udało mi się tego dokonać.